Tak, tu odpowiedź nie tyle może, co myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że pomaga. I rola argininy w procesie immunomodulacji, myślę, że wciąż mimo coraz większej wiedzy w tym zakresie jest niedoceniana. Na pewno wiemy o bezpośrednim wpływie argininy, zmniejszeniu nasilania tego efektu niekorzystnego, cytotoksycznego fazy zapalnej. A więc gdy dochodzi do produkcji wolnych rodników, gdy dochodzi do tej kaskady prowadzącej potencjalnie do uszkodzeń nabłonków, śródbłonków naczyniowych. Arginina działa w sposób stabilizujący. Tą reakcję zapalną stabilizuje, nie wygaszając jej nasilenia w stosunku do patogenów, natomiast zmniejszając ten odczyn autoimmunogenny, ten, który niszczy własne komórki. Natomiast nie jest to jedyny efekt działania argininy. Arginina działa na poziomie również bezpośrednio naczyniowym, na poziomie układu krążenia. Odpowiednia podaż argininy związana jest z lepszą grą naczyniową mikrozwieraczy przedwłośniczkowych, które na przykład warunkują odpowiednie ukrwienie tych najbardziej peryferyjnych narządów i organów, a więc w chirurgii to są właśnie te miejsca, które mają się goić. To jest w zasadzie rana czy okolica operowana. Również rzut serca, również te tak zwane duże parametry układu krążenia są bardziej wydolne, przebiegają lepiej w przypadku suplementacji argininy jej odpowiedniego poziomu. Wydaje się, jest to bardziej chyba na razie troszkę hipoteza, ale dość mocno już poparte obserwacjami, że mikrobiom jelitowy w dużej mierze uzależniony jest od interakcji między bakteriami a komórkami nabłonka jelitowego i tamta bezpośrednia rola argininy zarówno w optymalizacji działania czy funkcji mikrokosmków nabłonka jelitowego, jak i składu docelowego mikroflory może być bardzo korzystna. I ta oś jelitowo-mózgowa, o której wiemy coraz więcej, o której dużo mówimy, być może w jakimś sensie warunkowana jest odpowiednią podażą argininy.